Dobry wieczór, dobry wieczór. Wszystko chyba działa. Dobry wieczór, cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. By z autyzmem żyło się łatwiej. Ja się nazywam Maria Dąbrowska-Jędra i tym właśnie się zajmuję, żeby z autyzmem żyło się łatwiej. Dajcie proszę znać, czy widać, czy słychać, czy jest ok. Ja tu sobie zaraz wszystko posprawdzam, ale jakbyście dali znać, to by było super, czy tu w ogóle ktoś jest, bo może nikogo tutaj nie ma. Więc już tutaj sprawdzam. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Cały czas się uczę robić to na dwa fronty. Wcale to nie jest takie proste. No dobra. Więc zaczynamy jak co wtorek o 21:00 nasz live. Już sobie wrzucę tutaj komentarze, żeby cokolwiek widzieć z tych komentarzy, gdzie one są. Dobra, jest, dobra. Jest git. Dobra, no to jak jest git, to jedziemy. Słuchajcie, więc dzisiaj będzie live, że tak powiem, nietypowy, bo dzisiaj się fokusujemy na ojcach. A to dlatego, że jest Dzień Ojca w czwartek, więc to dobry moment, żeby zatrzymać się przy osobach, które często są bohaterami drugiego planu i żeby trochę o tym pogadać, ale zanim przejdziemy do konkretów, to parę informacji organizacyjnych. Kurs się robi, więc cierpliwości, cierpliwości. Już jest w trakcie robienia platforma, więc wszystko się toczy swoim rytmem, więc będę was na bieżąco informować, jak jest, co jest i w ogóle jak się sprawy mają. Ale wszystko jest dobrze, więc odpalimy na pewno z początku lipca, więc proszę cierpliwie wypatrywać. O Jezu, dlaczego ja nie mam słuchawki włożonej? Czy w ogóle coś słyszycie? Nic nie mówicie. Proszę cierpliwie wypatrywać tutaj wieści. Jezu, ale jestem jakaś w ogóle zdekoncentrowana. Co się tutaj dzieje? No dobra, więc tyle zagłoszeń parafialnych. Dlaczego taki temat? Dlaczego o ojcach chciałabym dzisiaj pogadać? Dlatego, że mam ten przywilej pracy z ojcami, którzy są top of the top, z ojcami, których uważam za najlepszych ojców tego świata. I pomyślałam sobie, że to jest wspaniała okazja, żeby tych wszystkich mężczyzn docenić, skierować chociaż na moment na nich reflektory, bo myślę sobie, że bardzo często ci mężczyźni nie są doceniani. Oczywiście miałam też okazję obserwować ojców, którzy nie stanęli na wysokości zadania, którzy się wypisywali, którzy zawodzili, którzy gdzieś tam no, nie dawali rady. Natomiast nie na nich bym się chciała skupiać, bo o tych ojcach, którzy zostawiają rodzinę, którzy nie dają rady, którzy, jeżeli jest trudniej, się wypisują, mówią wszyscy. Natomiast mało się mówi o tych ojcach, którzy absolutnie wykonują fantastyczną robotę i stają na wysokości zadania. I właśnie o tych mężczyznach chciałabym chwilę dzisiaj pogadać. Też odpytałam podczas moich dzisiejszych konsultacji większość ojców, tych, których zdążyłam odpytać, to odpytałam, o czym chcieliby, żebym powiedziała i co powinnam powiedzieć, więc z pierwszej ręki mam też tutaj różne wglądy. Ale wracając do początku.
tak jak powiedziałam, mam przywilej i niewątpliwy zaszczyt pracowania z ojcami, którzy mogą świecić przykładem. Czy to znaczy, że ci ojcowie są doskonali? Oczywiście, że nie, bo nie ma kogoś takiego jak doskonały ojciec, podobnie jak nie ma doskonałych matek. Natomiast ci wszyscy mężczyźni, których mam na myśli, to mężczyźni, którzy się angażują, którzy podjęli i każdego dnia podejmują decyzję, że chcą brać udział w życiu swojego dziecka, które ma trochę inny mózg i trochę czasem ta codzienność inaczej wygląda. To ojcowie, którzy bardzo odważnie mierzą się z... Dobry wieczór. To ojcowie, którzy mierzą się bardzo odważnie z własnymi ograniczeniami, które napotykają na tej drodze. I podkreślam, że nie chcę, bynajmniej nie twierdzę, że matki się z tym nie mierzą. Oczywiście, że się mierzą i równie odważnie to robią. Niemniej dzisiaj jest dzień dla panów. I zawsze mam, wiecie, ogarnia mnie takie ogromne wzruszenie, kiedy patrzę na tych facetów, podobnie kiedy patrzę na swojego męża, kiedy oni no stają, po prostu stają do zadania. Wielu z nich podchodzi dość zadaniowo, no bo tak też jest pierwiastek męski, że faceci są zorientowani po prostu na wykonanie zadania, że często nie zastanawiają się, czy ich boli, czy im się chce, czy im się nie chce, tylko po prostu jest zadanie do wykonania i trzeba to zadanie wykonać. Natomiast chciałabym na parę aspektów zwrócić uwagę, że pewne rzeczy dla ojców wydają mi się, tak to wynika z moich obserwacji, wydają mi się być nieco trudniejsze niż dla matek. Rzeczą, która wydaje się być najtrudniejsza dla ojców, jest czasem paraliżujący wręcz strach przed porażką. Kiedy facet ma robić coś ze swoim dzieckiem, to często nie robi tego i nie podejmuje próby, dlatego że ryzyko porażki, tego, że nie wyjdzie, że dziecko nie będzie chciało pracować, reagować na to, co nam się proponuje, że często jest tak paraliżujące, że ten ojciec się wycofuje i nie próbuje, bo poradzenie sobie z porażką jest po prostu bardzo, bardzo trudne i to jest... I tak naprawdę ten strach przed porażką, który też często się wiąże ze strachem przed oceną, jak to będzie wyglądało, jak ja zostanę odebrany, no bo jak to, ja jestem w tym facetem, jestem ojcem, jestem głową rodziny, no to przecież ja muszę, jakby no to ja muszę dawać radę, musi mi wychodzić. Natomiast i właśnie życie w tym przeświadczeniu, że ja muszę dać radę i że musi mi wyjść, no często skutkuje tym, że po prostu ten ojciec w ogóle nie próbuje. I chciałabym was poprosić, nie wiem, czy są wśród nas ojcowie jacykolwiek, jeśli jesteście panowie, to się ujawnijcie, żebyśmy się mogli pocieszyć wszyscy tutaj waszą obecnością z nami. Natomiast no właśnie, tak to często się dzieje, że jest unikanie tego wyzwania. Pamiętam jedną rozmowę z takim moim tatą, mój mąż się zawsze ze mnie śmieje, że jak mam tylu tych ojców, to ilu ty masz tych ojców, ale ja tak mówię zawsze o moich dzieciach, o moich podopiecznych, że to są moje dzieci i to są moje matki, moi ojcowie. Kiedy zapytałam go, co jest powodem, że nie robi różnych rzeczy ze swoim synem, a robi je ze swoją córką. I on powiedział bardzo odważnie i bardzo szczerze, że po prostu z nią jest łatwiej.
i że dlatego on wybiera z nią spędzać czas, bo z nią jest po prostu łatwo. I w związku z tym też nie ma dobry wieczór, och, mamy tutaj, proszę, pierwszego mężczyznę, cudownie, witamy. To właśnie, że no właśnie, że z nią jest łatwiej, więc nie naraża się na ten stres i na to ryzyko, że z młodym nie wyjdzie, bo z córką zawsze wychodzi, bo po prostu jest, nazwijmy to typowo. Szczególnie, że ona jeszcze wtedy była w takim wieku, że faktycznie zawsze wychodziło. To jest bardzo ważne, żeby też sobie to nazwać, tak, że okej, że boję się tej porażki, jednocześnie jeżeli będę żył w strachu i nie zaryzykuję, to nie będę pił szampana. To nie wydarzy się to, że okaże się, że ja z tym moim dzieckiem mogę mieć sukces, mogę mieć relacje, mogę z nim robić różne rzeczy. I to pozbawienie się do doświadczenia właśnie tego, dlatego że strach jest większy, strach przed tym, że nie wyjdzie, no jest tym, czego ojcowie bardzo często doświadczają i też warto sobie właśnie to gdzieś uzmysłowić, tak? I złapać się na tym, że okej, a co jest powodem, że ja z tym moim dzieckiem nie pracuję i czy jest coś, czego ja się obawiam? I bardzo często okazuje się, że to, czego się obawiasz, to jest właśnie to, że nie wyjdzie, porażka, no i warto zadać pytanie, no okej, okay, no jak nie wyjdzie, to co się stanie? Co najgorszego może się stać, jak nie wyjdzie? I często tutaj się pojawia strach przed oceną. I co ciekawe, często pojawia się ten strach przed oceną ze strony partnerki, że wielu ojców żyje z takim przeświadczeniem, że ta kobieta cały czas patrzy i ocenia i sprawdza, czy ja to robię prawidłowo, czy ja to robię wystarczająco dobrze, czy ja spełniam standardy, czy i tak dalej i to też często, dzisiaj jeden tata powiedział, jak zapytałam o czym powiedzieć, no to żeby powiedzieć o tym, że no jest takie przeświadczenie wśród kobiet, że chłop to nic nie potrafi, z tym dzieckiem to on w ogóle nic nie potrafi. I wielu panów tak stereotypowo żyje w takim przeświadczeniu, co więcej, no niejednokrotnie zdarza się i wiem to też z własnego doświadczenia, że do pewnego etapu też byłam przekonana, że tylko ja zrobię coś tak dobrze z moim synem. I w bardzo wielu rodzinach ma to miejsce, przynajmniej do pewnego momentu, więc jest to taka sytuacja też strachu przed oceną. Kolejną rzeczą, z którą ojcowie często mają większą trudność, nie wiem czy większą, może inną należałoby powiedzieć, to jest zaakceptowanie diagnozy, bo wielu mężczyzn odbiera to w kategoriach własnego ego, że to, że moje dziecko ma jakąś trudność, że jest jakoś tam inne, że to świadczy o mnie. I mamy często, no dużo lepiej sobie z tym radzą, podobnie jak lepiej sobie radzą z porażką. Matki są przyzwyczajone do tego, że są od różnych, raz, że od różnych trudnych spraw, dwa, od, no, że różne rzeczy nie wychodzą. I z moich obserwacji wynika, że matki mimo wszystko chyba znoszą to doświadczenie porażek i podnoszenie się lepiej niż ojcowie i podobnie statystycznie oczywiście częściej, szybciej akceptują diagnozę niż ojcowie, ale oczywiście nie zawsze tak jest. Kolejna rzecz, z którą niektórzy ojcowie, nie wszyscy, ale część z nich ma faktycznie potężną trudność, to jest wymyślanie pomysłów, co z tym dzieckiem można zrobić. I ja często słyszę od ojców, że oni potrzebują zadania, że oni potrzebują, żeby im powiedzieć, co oni mają zrobić, to oni to zrobią. Natomiast, że oni nie są w stanie sami wymyśleć, jak z tym dzieckiem to zrobić, jak zaplanować tę czynność, jak ją zmodyfikować pod dziecko, żeby to zagrało, żeby to wyszło, podczas gdy otoczenie oczekuje od nich tego, że oni to będą umieli robić. To jest kolejny powód, dla którego oni pewnych rzeczy nie robią, dlatego że oni najzwyczajniej w świecie po prostu nie wiedzą jak.
No i tu oczywiście się rozpoczyna długa dyskusja, bo tu się odzywa głos matek, no ale to co, to ja mam go niańczyć, ja mam mu tłumaczyć, jak on ma to zrobić, przecież jesteśmy w tej samej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. No okej, oczywiście, że jesteśmy w tej samej sytuacji, niemniej no często jest tak, że mamy, ktoś ma większą łatwość w czymś niż ktoś inny i fajnie by było tutaj no jednak się wspomóc wzajemnie tym, że gdzieś tam sobie coś podpowiemy i wytłumaczymy. To, co jest ważne, to żeby pamiętać o tym, że niejednokrotnie dzieje się tak, że matki, działając oczywiście w najlepszych możliwych intencjach, ograniczają działania ojców. Co przez to rozumiem? No między innymi właśnie taką postawę, że ja to zrobię lepiej od ciebie, ja to przejmę, że ty nie zrobisz tego tak dobrze jak ja, że gdzieś tam dostaną po głowie, jak zrobią to po swojemu. I tu jest bardzo ważne, że jeżeli my kobiety chcemy, żeby faceci się angażowali i robili rzeczy, to potrzebujemy im pozwolić robić rzeczy na ich sposób, nie nasz, bo żaden facet nie jest tobą i oni potrzebują móc to zrobić po prostu najzwyczajniej w świecie po swojemu, tak jak my potrzebujemy to zrobić po swojemu. I cudowna jest sytuacja, kiedy człowiek może się wychowywać z obojgiem rodziców, którzy są wspierający i którzy robią podobne rzeczy w nieco inny sposób, nadając temu swój własny sznyt. Kolejna rzecz takiego ograniczania to jest takie stereotypowe też myślenie, że matka jest lepsza do pogadania niż ojciec. W ogóle początkowo ten moduł miał być o gadaniu z ojcem, ale potem stwierdziłam, że trzeba to zrobić o ojcach ogólnie. Ale ten właśnie jest takie stereotypowe myślenie, że to z matką się gada o głębokich rzeczach, a z ojcem to tylko o jakichś zadaniach i sprawach powierzchownych, to znowu jest coś, co jeżeli my uwierzymy i przyjmiemy, to potem to będziemy mieć. Czyli skutkuje to tym, że z ojcem to o takich, wiecie, na szybko rzeczach różnych, ale już jak trzeba głębiej pogadać, to z matką. No i potem mamy się wściekają, że wszystkie rozmowy to ja przeprowadzam i to wszystko jest na mnie, a z drugiej strony to ten facet nie miał okazji się nauczyć. I te sytuacje powodują, że ten ojciec nie próbuje, tak, że on przestaje próbować, co skutkuje tym, że on nie ma po prostu doświadczeń z dzieckiem, a jak nie mamy doświadczeń, to nie możemy nabywać kompetencji. Tak? Kompetencje nabywamy poprzez ćwiczenie, poprzez ciągłe doświadczanie, poprzez powtarzanie pewnych działań, więc to często prowadzi do tego, że ten ojciec się ustawia w takiej trochę bocznej pozycji, gdzieś tam stoi na boku. I ciekawa jestem waszych obserwacji, jakie są wasze doświadczenia w tym takim działaniu ojców, czy obserwowaniu ojców, towarzyszeniu ojcom, bo tak jak mówię, ja przyglądam się działaniom ojców z boku, czasem z zapleców, kibicuję im i cieszę się razem z nimi ich sukcesami, natomiast jestem ciekawa, jakie są wasze obserwacje. Więc przechodząc do tego, co moi ojcowie powiedzieli, że powinnam powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby wszystkiego dziecko uczyć i wszystko mu przekazać. I żeby się w ogóle nie skupiać na tym, że dziecko ma diagnozę, tylko że to jest moje dziecko. I jak każdemu dziecku chcę przekazać to, co jest dla mnie ważne, to, co umiem, to, co lubię i tak dalej, i tak dalej. Jeden tata powiedział tak, mamy wewnętrzną siłę i kompas, jakie doświadczenia przekazać dziecku. I tutaj jeżeli myślimy o tym, że chcemy dziecko nauczyć jeździć na rowerze, czy chcemy dziecko nauczyć czegoś tam, to po prostu mamy za tym iść i nie zastanawiać się, że ale, no bo teraz mnie będą pytać, no ale jak to on będzie jeździł na rowerze, ale jak to w ogóle? No tak, będzie jeździł na rowerze, bo ja chcę dla nas tego wspólnego doświadczenia, tak? I że to jest bardzo,
bardzo ważne. No, że to traktowanie normalnie, że myślenie o tym, że najważniejsze jest właśnie takie zwyczajne, normalne traktowanie, że to otwiera niesamowite możliwości do tego, żeby działać. Że jeśli się wycofują z działań z dzieciakami, z doświadczeń, to tak naprawdę tracą czas, do którego nie ma powrotu. Do tych doświadczeń, które już później się nie wydarzają. Że to żadna kara, że trzeba zrozumieć, o co w tym chodzi przede wszystkim i wtedy jest o wiele łatwiej. Że nie trzeba się wstydzić. I to w zasadzie mówili wszyscy ojcowie, że nie chcą współczucia żadnego i żadnego, Jezu, jak macie ciężko, ale jesteście biedni, ojej, i w ogóle. Tylko normalności, tylko akceptacji, że to moje dziecko, to też jest nasze dziecko, bo jak mawiał Korczak, wszystkie dzieci są nasze, więc to, i że bardzo potrzebują chwalenia. Uwielbiam chwalić moich ojców, i świętować ich sukcesy i obserwować, jak rosną, jak są dumni z siebie i ze swoich dzieci i z tego, co osiągają, co robią, czego doświadczają i to jest to. Patrycja, u nas tato zdecydowanie zajął pozycję boczną obserwatora, jeśli dostanie konkretne zadanie, to działa, rzadko to robi z własnej woli. No właśnie i to jest taka bardzo często sytuacja spotykana, zawsze jest pytanie, co jest powodem, że człowiek nie robi tego z własnej woli, że, bo wiecie, często jest taka trudność z przyznaniem się samoistnym, ale słuchaj, ja nie wiem, co ja mam z nim robić, albo z nią robić, ale... I teraz jeżeli człowiek sam się nie przyzna i sam nie poprosi o pomoc, no to się siłą rzeczy będzie na tej bocznej pozycji i nie będzie działał, ale jeżeli mamy taką sytuację, że jeżeli zadanie jest, no to działa, no to właśnie, no to warto gdzieś pozgłębiać, co jest powodem, że to musi być na prośbę, a nie ma tej woli. U mnie ojciec się wycofał, nie radzi sobie z tym, że ma dziecko z autyzmem, nie chce pomocy, nie rozmawia, wszystko neguje, uciekł w pracę. No właśnie, takie sytuacje zdarzają się też. Tak jak mówiłam, że często ojcowie no, mają większą trudność z zaakceptowaniem tego, że dziecko rozwija się inaczej i czasem strategią na poradzenie sobie no, jest ucieczka, bo jeżeli nie jestem w kontakcie ze sobą, nie potrafię sobie nazwać pewnych rzeczy, nie potrafię dać sobie prawa do tego, że sobie nie radzę, że jest mi trudno, że gdzieś doświadczam jakiegoś bólu w związku z tym, że sprawy poszły nieco inaczej niż sobie wymyśliłem, że pójdą, no to często właśnie strategią jest po prostu ucieczka w coś, w pracę, w jakieś hobby, czy w cokolwiek innego. Więc to, co jest bardzo ważne, to właśnie też to chwalenie, to dostrzeganie tych kroków, tego, że się starają, tego, że umieją i tego, że działają. Dzisiaj miałam tak kilka sytuacji, kiedy moi tatusiowie pękali z dumy i podnosili bicki i mówili, jest moc, więc to zawsze jest budujące. Jakkolwiek oczywiście nie mogę wam żadnych szczegółów zdradzić, bo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, to chciałam wam opowiedzieć o paru moich ojcach. Jeden z nich świetnie wykształcony, wyedukowany, bardzo dzielnie uczy się zupełnie innego sposobu komunikowania się, ponieważ jest przyzwyczajony do wydawania poleceń i oczywiste jest to, że ludzie robią to, co on mówi, że mają robić. To doświadczenie syna, który
zdecydowanie ma swoje zdanie i różne swoje pomysły, i w zasadzie swój własny pomysł na wszystko, sprawiło, że ten tata uczy się zupełnie nowego stylu komunikacji i obserwowanie tego, jak on to dzielnie podejmuje, jak czasem rozmawiamy o tym, jak coś powiedzieć i on robi dużo oczy i mówi, ale ja naprawdę tak to mam powiedzieć, ale o Jezu, ale ja tak nie mówię przecież, ale ja mówię, no okej, ja rozumiem, że na co dzień tak pan nie mówi, niemniej myślę, że warto by było zmienić tą komunikację tutaj. Więc bardzo jest to dla mnie wzruszające obserwować rozmowy dwóch mężczyzn, taty i syna, no właśnie, jak ta komunikacja się zmienia. W międzyczasie przeczytam, co napisaliście. Damian, każdy ojciec powinien się zmierzyć z tym sam na sam, bez pomocy matki, wtedy musiałby stanąć na wysokości zadania w sytuacji, kiedy mamy nie ma. Faktycznie sytuacja, kiedy zostajemy sami bez pomocy jest tą okolicznością, w której potrzebujemy dowiedzieć się o sobie więcej, w sensie odkryć często to, że jednak sobie potrafimy radzić, że umiemy. I faktycznie odkryć własną moc. Agnieszka, mam wrażenie, że kobiety i mężczyźni różnią się zasadniczo biologicznie zdeterminowanymi zdolnościami poznawczymi czy uchowawczymi. Oczywiście, różnimy się jednak dokonywanymi wyborami, czyli tego, czego chcemy dziecko uczyć, na co kłaść uwagę, jak stawiać priorytety. Tak mi się wydaje. Panowie mogą stawiać większy nacisk na posłuszeństwo, potrzebują sprawczości, efektywności. Oczywiście, że tak, dlatego często się sprawdzają właśnie w sytuacjach bardziej zadaniowych, gdzie łatwiej jest też o jakiś taki mierzalny efekt działań. Więc to też jest istotne. Inny tata z kolei jest mistrzem zabawy i zrobienia wielkiego wow z byle głupoty, kiedy z każdej pierdoły potrafi zrobić najlepszą zabawę na świecie. I obserwowanie go w akcji, jak się bawi, to człowiek sam by tam chciał wskoczyć do tego filmu i się razem z nimi pobawić. Inny tata z kolei, który ciągle słyszy ode mnie, mniej gadaj i przestań z tym super i tak dalej. I coraz mniej gada i coraz lepiej mu to wszystko wychodzi i tak dzielnie próbuje i zmienia i obserwowanie jego relacji z jego synem jest też zawsze dla mnie bardzo, bardzo, bardzo poruszające. Ci wszyscy mężczyźni, bo dzisiaj się skupiamy na mężczyznach, więc wiadomo, że tak jak podkreślałam na początku, że i mamy to robią i ojcowie, ale dzisiaj się skupiamy na ojcach, bo o nich się mówi stanowczo za mało, więc jest fajna okazja do tego, żeby powiedzieć trochę więcej. Też ciągle upadają i powstają i doświadczają porażek, się z nich podnoszą, otrzepują kolana i idą dalej, odradzają się, uczą się zupełnie nowych rzeczy często właśnie, czy jest to nowy sposób komunikowania się, czy jest to nowy sposób realizowania zadań, kiedy trzeba pewne rzeczy zmodyfikować po to, żeby pod dziecko, tak, żeby ono mogło z tego bardziej korzystać. Za każdym razem to są szalenie dla mnie poruszające momenty, kiedy widzę, jak ludzie wychodzą ze swoich utartych ścieżek i z zaangażowaniem i odwagą też mierzą się, wchodzą w nowe sytuacje, które często są, no wcale nie są dla nich łatwe. Magda, raz na jakiś czas wyjeżdżam sama, bo odpocząć na 2 dni, mój mąż do mnie, ty wcale do mnie nie dzwonisz, nie pytasz o dzieci, ja na to, że przecież zostały ze swoim tatą, więc jestem spokojna, na pewno jest wszystko okej. No oczywiście i to jest bardzo dobre podejście, żeby dawać taki przekaz, że skoro są z tobą, to znaczy, że jest wszystko świetnie, no bo przecież ty jesteś ich tatą, to znaczy, że jest dobrze, że ufam, że sobie świetnie poradzicie
i wszystko hula, więc niech hula, niech hula. Także pamiętajmy o ojcach, żeby ich częściej zauważać, bo mam wrażenie, że niejednokrotnie oni gdzieś są mało zauważani, a jest naprawdę mnóstwo fantastycznych ojców na tym świecie i wszystkim wam, panowie, się tutaj, do was się uśmiechamy i dziękujemy za to, że jesteście tacy wspaniali i wspieracie swoje dzieciaki, wspieracie nas. I cóż, pozostaje mi tylko pożyczyć wszystkim ojcom ogromnej radości z ojcostwa i odkrywania w tym ojcostwie niezmiennie coraz to nowych obszarów, nowych radości, nowych doświadczeń i napełniania się nimi, cieszenia się nimi, tak żeby po prostu czerpać ogromną radość z tego, że można być tatą i że się nim jest. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Świętujmy naszych ojców. Widzimy się za tydzień o stałej porze 21:00, więc bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiaj, za to, że byliście tu ze mną. Wszystkiego dobrego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję.